Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. W okrąg o średnicy AB wpisano trójkąt równoramienny ABC, w którym CB, czyli ten odcinek, ma długość 6 pierwiastków z 2. Długość tego okręgu jest równa. Długość to jest inaczej obwód, czyli OB wzór na obwód to jest 2πr, czyli musimy znaleźć sobie długość promienia, czyli tę długość. To jest nasz promień. Zobaczmy. Po pierwsze, wiemy, że CB ma długość 6 pierwiastków z 2. Tutaj mamy 6 pierwiastków z 2 i wiemy, że to jest trójkąt równoramienny, czyli tutaj też musi być 6 pierwiastków z 2. Ponadto trójkąt, który jest oparty na średnicy, on jest zawsze trójkątem prostokątnym. Czyli dzięki temu możemy sobie z Pitagorasa policzyć przeciwprostokątną AB. Czyli tak, AC do kwadratu plus CB do kwadratu daje nam AB do kwadratu. No to piszemy 6 pierwiastków z 2 do kwadratu, czyli to kwadrat, plus to kwadrat, czyli znowu 6 pierwiastków z 2 do kwadratu, daje nam AB kwadrat, no AB, oznaczmy to jako x póki co, czyli jakieś x kwadrat. 6 pierwiastków z 2 do kwadratu to jest 36 razy 2, czyli 72. Dodać 72 daje nam x kwadrat. 72 plus 72 to jest 144 i to jest nasze x kwadrat. Jaka liczba do kwadratu daje 144? Taką liczbą jest oczywiście 12. Czyli nasz x, czyli cała podstawa AB to jest 12. Z tego wynika, że promień to jest połowa tego x, czyli promień to jest 6. Mając promień, my możemy już policzyć obwód. Obwód to będzie 2πr, czyli 2π razy 6, czyli 12π. 12π, poszukajmy takiej odpowiedzi, odpowiedź B.